Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Majgier, jestem autorką książek dla młodzieży, dla dorosłych i dla dzieci. Tutaj obok mnie piętrzy się taki stos książek, to są wszystko książki, które napisałam. Brakuje tu jednej książki, Ducha z niewiadomic. Nie mogę jej nigdzie znaleźć egzemplarza. Mam nadzieję, że gdzieś go mam, bo jeśli go nie mam, to jest problem, bo nie będę miała własnej książki, ani jednego egzemplarza. Bo tej książki w tej szacie graficznej, w której do tej pory była wydana, już nie będzie na rynku. Będzie wydana na nowo, ale z nowymi ilustracjami. Mam nadzieję, że się znajdzie. W sumie wydałam 19 książek. Tutaj widzicie ich troszkę więcej, bo niektóre były wydane dwukrotnie. A właściwie wydałam nawet 19 i 1 piątą książki, bo ta książka, Gorzka Czekolada, to jest zbiorek opowiadań. Tutaj się znalazły opowiadania pięciorga autorów, wśród nich mnie, dlatego mówię, że to jest taka 1 piąta książki. Poza tym, że wydaję książki, pracowałam w wydawnictwach, w związku z czym miałam okazję poznać ten proces pracy nad książką też od tej innej strony, od strony wydawcy. I ponadto pisałam recenzje książek w mediach internetowych, w mediach tradycyjnych, konkretnie w prasie tradycyjnie wydawanej. Także jeszcze od tej strony miałam okazję przyjrzeć się książkom. Będzie tu mowa nie tylko o pisaniu książek, ale w ogóle o pisaniu, bo piszemy nie tylko książki. Książki takie jeszcze rozumiane jako powieść, to też nie jest wszystko, co pisarze piszą. Pisarze piszą także literaturę faktu, piszą wiersze, piszą czasem sztuki teatralne. Być może Wy macie ochotę coś takiego napisać, sztukę teatralną, wiersz, piosenkę do swojego zespołu. Tam też trzeba napisać tekst, prawda? Może chcecie napisać scenariusz do filmu na YouTube. To też się pisze, scenariusze do filmów też się pisze. To wszystko są takie formy literackie. Poza tym w dzisiejszych czasach wszyscy piszemy i piszemy dużo, nie tylko pisarze piszą, każdy pisze. Piszemy e-maile, piszemy, chodząc do szkoły, piszecie wypracowania, odrabiacie zadania, prawda? Dużo się tam pisze. A oprócz tego prawdopodobnie używacie mediów społecznościowych, tam piszecie posty, być może piszecie blogi, instablogi, wpisy na Facebooku. To też wszystko są formy literackie. Nawet e-maile czy SMS-y można tak potraktować. Wszyscy dużo piszemy. Kiedy skończycie szkołę, będziecie musieli albo pójść do następnej szkoły i tam też będziecie pisać, albo jeśli pójdziecie do pracy, tam trzeba napisać list motywacyjny, trzeba napisać różne podania, w wielu pracach trzeba pisać raporty, sprawozdania, różne takie rzeczy. W dorosłym życiu też trzeba pisać, czy się chce, czy się nie chce. Nie trzeba być pisarzem, dlatego wydaje mi się, że umiejętność pisania jest dzisiaj przydatna każdemu, nie tylko pisarzom. Dla pisarzy jest nieodzowna, ale wszystkim innym ludziom bardzo się przydaje i przydaje się nie tylko do pisania, przydaje się po prostu w życiu. Bez względu na to, co chcecie napisać, czy to będzie powieść, czy to będzie scenariusz filmu na YouTube, piosenka dla waszego zespołu, wiersz, sztuka teatralna, bez względu na to, co to jest, kluczowe są dwie rzeczy. Po pierwsze pomysł, a po drugie warsztat. Zwykle człowiek, który chce coś napisać, ma już pomysł. Ale nawet jeśli macie ten pomysł, warto dobrze go przemyśleć, jeszcze zanim zaczniecie pisać. Warto zastanowić się nad takimi dwiema ważnymi sprawami, jakimi są treść i forma. Treść to jest to, o czym chcecie napisać. To jest historia, którą chcecie opowiedzieć, jeśli piszecie powieść. To jest wiedza, jaką chcecie się podzielić, jeśli piszecie jakiś poradnik, czy przygotowujecie taki tutorial na YouTube, jak ja na przykład teraz przygotowuję. To jest treść, to jest to, co chcemy przekazać czytelnikowi. Natomiast forma to jest sposób, w jaki chcemy to przekazać. Jeszcze zanim zabierzecie się do pisania, warto jest dobrze przemyśleć sobie treść, ale też przemyśleć sobie dobrze formę, sposób, jaki będziecie to pisać. Jeśli to będzie powieść, musicie się zastanowić, po pierwsze, czy będziecie opowiadać swoją historię w sposób linearny, czy w sposób nielinearny. Linearnie to znaczy od początku do końca. Zaczyna się wasza historia tam, gdzie zaczęła się określona przygoda, którą tam opowiadacie. Kolejne wydarzenia są opisywane w miarę tego, jak następują i kończy się tam, gdzie cała ta historia się kończy. Ale można opowiadać ją także nielinearnie. Możecie zacząć w środku. Możecie nawet zacząć na końcu. Pokazać zakończenie albo tuż przed zakończeniem, co może się zdarzyć
i później dopiero wracać do poszczególnych wydarzeń, które do tego doprowadziły. Są to tak zwane retrospekcje bohaterów, kiedy bohaterowie sobie przypominają, jak to było. Ja tak zrobiłam w niektórych książkach. Tutaj na przykład jest książka o, 13 na karku. To jest książka, która jest napisana linearnie. Jest napisana w formie pamiętnika jednej z bohaterek i ona opisuje wszystko tak dzień po dniu, jak tam się zdarzało. Ale nie zawsze tak piszę, bo tu na przykład są marzycielki. Ja już nie będę wyciągać, to jest taka książka. To jest książka napisana w taki sposób, że zaczyna się w chwili, kiedy bohaterki przeprowadzają się do nowego miejsca zamieszkania. Tam się urządzają, tam zaczynają jakby nowe życie. Jedna z nich dobrze się z tym czuje, druga nie. Druga tęskni za tym życiem, które miała w poprzednim miejscu. I poprzez jej retrospekcję, poprzez jej wspomnienia dowiadujemy się, co tam było, jak ona wcześniej żyła i co się wydarzyło, że one musiały trafić do tego nowego miejsca. Musicie się też zastanowić, jak będzie prowadzona narracja. Czy to będzie narracja pierwszoosobowa, czy trzecioosobowa? Narracja pierwszoosobowa polega na tym, że jeden z bohaterów opowiada historię ze swojego punktu widzenia. Tak było właśnie w tej książce w 13 na karku. Tak samo jest on na przykład tutaj w Amelce. Bohaterki są narratorkami. One opowiadają swoje przygody tak, jak im się to przydarzało, ze swojego punktu widzenia. Narrator pierwszoosobowy ma to do siebie, że wie tylko tyle, ile wie ten bohater, który opowiada. Amelka, czy tutaj Ania w 13 na karku, one mogły opowiedzieć tylko to, co one widziały. To wszystko, co działo się z innymi bohaterami, kiedy oni byli poza zasięgiem ich wzroku, jest im nieznane. Amelka czy Ania nie mogły opowiedzieć, co w tym czasie robiła ich koleżanka, ich rodzice, ktokolwiek inny, jeśli tego nie widziały i jeśli tego nie wiedziały. Chyba, że dowiedziały się tego w jakiś tam sposób. To jest taki minus tego narratora pierwszoosobowego. On nie wie wszystkiego. Narracja trzecioosobowa polega na tym, że piszemy o bohaterach w trzeciej osobie. Na przykład Marcin wstał rano, zjadł śniadanie, poszedł do szkoły. Gdyby to była narracja pierwszoosobowa, opowiadałby Marcin na przykład. I Marcin powiedziałby, wstałem rano, zjadłem śniadanie, poszedłem do szkoły. Ale gdybyśmy pisali jako Marcin, nie wiedzielibyśmy, co w tym czasie robił, nie wiem, jego kolega Maciek, jego koleżanka Magda, bo Marcin tego nie wie, dopóki oni mu tego nie powiedzą. Natomiast jeśli to jest narrator trzecioosobowy, on może być narratorem wszystkowiedzącym, który wie wszystko, który wie, co robił każdy z poszczególnych bohaterów i może to opisywać. Narracja trzecioosobowa pod tym względem jest bardzo wygodna i dlatego jest tak często stosowana. Taką narrację trzecioosobową zastosowałam na przykład w tej książce, a tutaj Przebój na pięć, albo w tej, Niedokończony eliksir nieśmiertelności. Tutaj była konieczna, bo tutaj minęło chyba 200 lat w czasie tej książki, więc gdyby to był jeden bohater, on by tego wszystkiego nie mógł opowiedzieć. Chociaż nie, w tej książce właściwie mógłby. Taka książka. Tym się różni narrator pierwszoosobowy od narratora trzecioosobowego. Zanim zaczniemy pisać, musimy wiedzieć, w jaki sposób chcemy to pisać. Jeśli decydujemy się na narratora pierwszoosobowego, czasem trzeba się zastanowić, kto nim będzie. Z czyjego punktu widzenia będzie opowiadana ta historia. Właściwie, decydując się na narrację trzecioosobową, czasem też trzeba się nad tym zastanowić, z czyjego punktu widzenia będziemy poznawać tą całą historię. To wszystko dobrze jest przemyśleć jeszcze, zanim zaczniecie pisać, naprawdę. Można też eksperymentować z formą i zrobić coś zupełnie innego. Pobawić się trochę. Nigdzie nie jest powiedziane, że narracja pierwszoosobowa musi być prowadzona przez cały czas z punktu widzenia tej samej osoby. Można to zmieniać. Można pisać jako jedna osoba, a później jako druga. Czemu nie? Może to się przeplatać. Zastosowałam taki zabieg w nowej książce, której Wam nie pokażę, bo jeszcze jest niewydana. Nie wiem, kiedy będzie wydana, jej premiera została przesunięta z uwagi na pandemię koronawirusa, więc nie wiem, kiedy się ukaże. To jest książka Abrakadabra, mamy problem. W tej książce w każdym rozdziale narratorem jest inna osoba. Poznajemy kolejne wydarzenia z punktu widzenia kolejnych osób. To są w większości nastolatki
ale na przykład jest też jeden rozdział, gdzie narrację prowadzi ojciec jednego z tych nastolatków. Jest rozdział, w którym narrację prowadzi mała siostra, 7-letnia siostra jednego z nich. I jest też rozdział, który prowadzi średniowieczny Arab, który się tam pojawia w pewnym momencie. Także musiałam zastosować różne style. Każda osoba opowiada w inny sposób. Inaczej opowiada dziewczyna bardzo oczytana, inaczej opowiada dziewczyna, która zupełnie do książek się nie rwie. Inaczej opowiadają ich młodsi bracia, inaczej ten dorosły ojciec jednego z chłopców, inaczej ta mała siostrzyczka, no i inaczej ten Arab średniowieczny, który w ogóle jest z innego świata, prawda? Można też na inne sposoby eksperymentować z formą. Spróbowałam czegoś takiego nietypowego w tej tutaj książce, Świat według Vanessy. To jest książka, której bohaterka czyta gazety nałogowo. Książek niekoniecznie, ale gazety czyta całymi dniami i swoje życie zaczyna sobie opisywać w formie takiego jakby kolorowego magazynu. Kolejne jej takie etapy z jej życia to są kolejne numery tego magazynu, a kolejne jej przygody to są kolejne artykuły. I ona sobie tak pisze, może gdzieś tu jest, o, pisze sobie porady. I w ten sposób opisuje swoje przygody. To jest taki bardzo nietypowy pomysł, chyba najbardziej nietypowy, jaki zastosowałam dotychczas w moich książkach. Kiedy już macie przemyślany pomysł na książkę, pojawia się druga ważna sprawa, czyli warsztat. Warsztat może Wam się kojarzyć z takim fizycznym warsztatem, w rodzaju komputer, maszyna do pisania, ołówek, długopis, pióro, gęsie pióro. To, czym pisarze piszą. Ja bym tu jeszcze dodała słowniki. Słowniki są bardzo ważne, naprawdę. Słowniki są niezbędne, jeśli piszecie książkę. Natomiast na pewno spotkaliście się z takim określeniem jak książka jest warsztatowo dobra, albo warsztatowo nie jest dobra. Krytycy tak czasem piszą, że to bardzo ciekawa powieść, ale są pewne warsztatowe niedociągnięcia. Albo odwrotnie, że powieść mnie nie porwała, chociaż warsztatowo jest bardzo dobra. Co to znaczy? Tutaj tak rozumiany warsztat to są umiejętności pisarza. Jego umiejętność posługiwania się słowem, budowania zdań, budowania nastroju, atmosfery, tworzenia bohaterów, tworzenia tego wszystkiego, co sprawia, że książkę dobrze się czyta albo niedobrze się czyta, że jest dobrze napisana albo nie jest dobrze napisana. I ten warsztat, te umiejętności, to jest coś, co nabywacie przede wszystkim dużo czytając, a po drugie dużo pisząc, ćwicząc pisanie. Żeby robić sobie ten warsztat pisarski, trzeba przede wszystkim dużo czytać i czytać dobre książki. Dobre książki, czyli dobrze napisane, dobrze zredagowane, dobrze wydane. Czytając takie książki, dowiadujecie się, jak wygląda dobra książka i do czego dążyć pisząc, a poza tym rozwija się Wasz zasób słownictwa i Wy się rozwijacie, czytając takie książki. Rozwijacie sobie wiedzę erudycyjną, dowiadujecie się wiele o świecie, o ludziach, też o sobie samym. To jest dla Was przydatne. Dobre książki to są takie książki, które weszły do kanonu literatury, są doceniane od lat, czasem od wieków. Bardzo wszystkich zachęcam do czytania klasyki literatury. To naprawdę nie tylko sprawi, że będziecie takimi erudytami, bo będziecie znać tą klasykę. Nie tylko przyda Wam się to w szkole, bo w szkole zabłyśniecie na języku polskim czy na historii, wiedząc rzeczy, które dowiecie się z tych książek. Ale też to przyda się Wam. Takie książki przetrwały zwykle z jakiegoś powodu, dlatego że coś w nich jest takiego, co pozwala ludziom się odnaleźć nawet po latach w takich książkach. Poza tym dobre książki to są książki wycenione przez krytykę, nagradzane. Czytając takie książki, dowiadujecie się, jak powinna wyglądać dobrze napisana książka i do czego dążyć, pisząc książki. No i właśnie z takich książek najlepiej uczyć się rozwijać ten warsztat, uczyć się pisania od dobrych pisarzy. Możecie ćwiczyć pisanie nawet odrabiając lekcje. Nie tylko pisząc wypracowania, ale też pisząc cokolwiek. Pisząc nawet zadanie, nie wiem, z historii czy z biologii, możecie postarać się napisać to tak, jakbyście pisali książkę.
potraktować to przy okazji jako ćwiczenie stylistyczne. Możecie ćwiczyć pisanie, przykładając większą wagę do e-maili, jakie piszecie, do wpisów na blogach, na Instagramie, na Facebooku. Zamiast wrzucać krótkie zdanka, takie SMS-owe formy ze skrótami, napiszcie coś dłuższego albo napiszcie coś krótkiego, ale takiego naprawdę dopracowanego. To też jest forma ćwiczenia sobie pisania, to też jest praca nad warsztatem pisarskim. Takie rzeczy też można do tego wykorzystać. I nie tylko nauczycie się lepiej pisać, ale też poprawicie jakość swoich social mediów. Może dostaniecie lepszą ocenę dzięki temu, że będzie lepiej napisane zadanie. Warto to robić także po to, żeby właśnie poćwiczyć sobie pisanie. Trzecia rzecz, która jest ważna przy budowaniu warsztatu, to jest obserwowanie świata. Pisarze nie są zawieszeni w jakiejś próżni, nie są oderwani od rzeczywistości, chociaż czasem się tak uważa, ale nie są. Żeby pisać sensowne książki, trzeba być w tej rzeczywistości, w tym świecie osadzonym. Trzeba znać ten świat, trzeba znać się na ludziach, żeby wiarygodnie, sensownie pisać o ludziach. Dlatego trzecia rzecz, jaką bym Wam radziła, to poświęcać uwagę światu, interesować się tym, co się dzieje wokół nas, przyglądać się temu z różnych punktów widzenia i przede wszystkim interesować się ludźmi. Poznawać ludzi wokół siebie, rozmawiać z nimi, poświęcać im uwagę, przykładać wagę do tego, co mówią. W ten sposób dowiecie się o nich wiele i dowiecie się wiele w ogóle o ludziach, w tym także o sobie. To jest takie naprawdę przydatne i dzięki temu wasi bohaterowie będą lepiej zbudowani, będą bardziej wiarygodni, będą bardziej tacy ludzcy. Czytelnikom będzie się to lepiej czytało, bo to będzie taki prawdziwy świat, to nie będzie jakiś zupełnie odklejony świat. Nawet jeśli chcecie pisać fantastykę i tam mają być nie ludzie, tylko nie wiem, androidy czy jakieś elfy, one zwykle są antropomorfizowane, mają cechy ludzkie. Znając ludzi, lepiej ich opiszecie. I tak podsumowując, moje porady dla początkujących młodych pisarzy to przede wszystkim dużo czytać, bo czytając rozwijacie się, rozwijacie swój zasób słownictwa, dowiadujecie się, jak powinny wyglądać dobre książki i do czego dążyć, do czego aspirować. Po drugie, dużo pisać. Dużo pisać, bo to ćwiczy pisanie, to wyrabia Wam Wasz warsztat pisarski i możecie to robić, możecie ćwiczyć pisanie nie tylko pisząc książki, pisząc jakieś Wasze formy literackie, możecie to robić odrabiając lekcje, pisząc e-maile, pisząc Instabloga, Facebooka, bloga, wideobloga, scenariusze, cokolwiek tylko chcecie, piosenki. To wszystko możecie potraktować jako ćwiczenie pisania. Obserwować świat, obserwować ludzi wokół siebie, uczyć się ich, poświęcać im uwagę, przywiązywać wagę do tego, co do Was mówią, rozmawiać z ludźmi. Dzięki temu będziecie mogli dobrze pisać o ludziach, tworzyć ciekawych, wiarygodnych bohaterów, o których czytelnicy będą chcieli czytać. Pracować nad stylem, pisać poprawnie, nawet jeśli piszecie SMS-a, coś na Facebooka, postarajcie się, żeby to było napisane jak najlepiej. Potraktujcie to jako ćwiczenie stylistyczne. Organizujcie sobie pracę tak, jak najbardziej Wam odpowiada. Piszcie wtedy, kiedy macie taką potrzebę, w taki sposób i w takich warunkach, jakie najbardziej Wam odpowiadają. Postarajcie się zapewnić sobie takie warunki i znaleźć na to czas w miarę Waszych możliwości. Natomiast unikajcie narzucania sobie wszelkich ograniczeń, unikajcie przymusu. Przymus nie jest przyjacielem twórczości i dlatego najlepiej traktować to jako zabawę, jako coś przyjemnego. I tego Wam życzę. Dobrej zabawy i tego, żeby pisanie było dla Was przyjemne. I powodzenia. Dziękuję za uwagę.